Dużo już wiemy. Z poprzedniego filmu dowiedzieliśmy się, czym ustawienia specjalne były kiedyś i tak naprawdę czemu służyły. Wiemy, jak wyglądają dzisiaj. Wiemy, gdzie szukać miejsca, w którym możemy rozpocząć konfigurację ustawień specjalnych. A to, co zrobimy w tym filmie, to praktyczne wykorzystanie naszej wiedzy. Zbudujemy sobie dwie konfiguracje i zapiszemy je w tym oto telefonie. Całość przeprowadzę na przykładzie GFX-a 50S2. Natomiast to, co wy musicie zrobić, to na pewno musicie ściągnąć sobie aplikację Fujifilm X-APP. Jeżeli już ją macie, no to musimy jakoś powiązać ze sobą te dwa urządzenia. Bierzemy aparat do ręki, uruchamiamy go, naciskamy przycisk Display Back przez 3 sekundy i tutaj jesteśmy w menu konfiguracji klawiszy, ale to, co nas interesuje tak naprawdę, to Bluetooth. Wybieramy parowanie i ten aparat już rozpoczyna nasłuchiwanie. Bierzemy telefon do ręki, dodajemy aparat, przykładamy do siebie obydwa urządzenia, chwilę czekamy. Aparat już wyświetla informację o tym, że zgadza się na rejestrację. Tutaj klikamy Register, wybieramy nazwę i już mamy nasz telefon powiązany z naszym aparatem. Dzięki temu będziemy mogli nasze konfiguracje zgrywać i przywracać wprost z naszej kieszeni. Czas na zbudowanie ustawień niestandardowych. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że gdzieś na świecie żyje fotograf. Ma na imię Paweł i właśnie kupił swojego GFX-a 50S2. Nie zaczął go jeszcze konfigurować, ale wie, po co mu jest generalnie potrzebny. To już jest coś. Paweł fotografuje często w studio. No i w tym studio używa lamp błyskowych. One świecą z temperaturą 5600. Ma tam kilka źródeł LED-owych, z których także korzysta. I temperatura barwowa w tym przypadku waha się między 4000, 5600 a 6000. Dodatkowo Paweł chciałby cieszyć się kolorami Fujifilm. Móc sobie zmienić czasami symulację, a dodatkowo bardzo lubi on fotografować w czerni i bieli. Zastanówmy się, jakie wymagania funkcjonalne tak naprawdę wobec tego aparatu ma Paweł i jak pomóc mu zbudować ustawienia niestandardowe, które pasują do tych wymagań. Zbierając tak naprawdę wymagania Pawła razem, widzimy, że Paweł potrzebuje kontrolować tryb fotografowania, bo będzie to M dla źródeł ksenonowych, prawdopodobnie A dla źródeł LED-owych. Potrzebuje ustawić sobie dla swoich ustawień niestandardowych, ustawień specjalnych, migawkę mechaniczną. Czas otwarcia dla lamp błyskowych to pewnie 1/125, a w trybie A oczywiście aparat tutaj sam dobierze. Temperatura barwowa między 4 a 6500 i symulacje, z jakich Paweł może chcieć skorzystać. Paweł chciałby także zapamiętać sobie pozycję punktu ostrzenia w zależności od płaszczyzny aparatu, czyli jest to jedno z ustawień globalnych. Z ważnych rzeczy Paweł także wie, że Fujifilm bywa czasami kłopotliwe i z wyzwalaczami bywają jakieś opóźnienia, więc fajnie mieć pod ręką wśród przycisków blokadę TTL oraz móc wyłączać podgląd ekspozycji, tak żeby móc sobie wygodnie pracować ze źródłami ksenonowymi, z lampami błyskowymi, a w razie konieczności przechodzić dosyć płynnie na źródła LED-owe. Zanim przejdziemy do konfiguracji, żeby uniknąć nieporozumień, bardzo Was proszę, wejdźcie do menu i w ustawieniach jakości obrazu znajdźcie autoaktualizację niestandardowych ustawień. Wyłączcie tą opcję, ponieważ ona jest bardzo kłopotliwa i sprawia, że każda zmiana ustawienia, jaką wprowadzicie między trybami C1 a C6, zostaje zapisana. No i tym samym te ustawienia niestandardowe po prostu tracą sens. Ale wróćmy do Pawła. Wejdźmy sobie do menu Q. Jesteśmy w trybie C1. Przyciskamy jeszcze raz Q przez 3 sekundy i wchodzimy do konfiguracji pierwszego ustawienia niestandardowego. To będzie nasza baza, więc ten krok jest bardzo istotny. Przechodzimy do edycji. Zacznijmy od tego, żeby tryb fotografowania ustawić sobie na M. Bo Paweł już wspomniał, że będzie fotografował z lampami błyskowymi i to jest dobry pomysł. Tryb napędu zostaje taki, jaki jest. To jest ustawienie Drive, zdjęcie pojedyncze. Przejdźmy teraz do Image Quality. Jakość zdjęcia Pawłowi zależy na RAW-ach. Jestem tego pewny i to nie na zwykłych, a tych 16-bitowych. Natomiast on nie chciał, żeby one zajmowały dużo miejsca, więc warto włączyć sobie tutaj kompresję bezstratną. Zmieniłbym jeszcze przestrzeń koloru, no bo przecież jeżeli RAW-y, to fajnie by było siedzieć w Adobe RGB.
Autofokus, tutaj raczej nie będzie żadnych zmian. Przejdźmy do ustawień fotografowania. Samowyzwalacz nas nie interesuje, ale interesują nas już ustawienia na drugiej karcie. Fotometria, na pewno waga środkowa. Typ migawki, raczej migawka mechaniczna, żeby uniknąć różnych migotań i problemów, które mogą stwarzać na przykład niskiej jakości źródła LED-owe. Nie wiemy, czym Paweł dysponuje w studio. Redukcja migotania nie. Czułość zostawiamy. Stabilizacja. Stabilizacja dla zdjęć, ponieważ wtedy stabilizacja uruchamia się na pół spuście, kiedy ostrzycie oraz kiedy wyzwalacie migawkę i tyle w zupełności wystarczy. W przypadku lampy błyskowej pozostawiamy bez zmian, zresztą te wszystkie opcje są niedostępne i przechodzimy do konfiguracji. W studio fotograficznym dobrze jest mieć włączony brzęczek, który potwierdza nam ostrość. Jest to bardzo przydatne, więc ja sobie tą opcję dla Pawła uruchomię. I jeżeli chodzi o opcję zasilania, wyłączenie po 2 minutach jest jak najbardziej ok. Fotograficzny tryb czuwania. Myślę, że po 30 sekundach ten aparat może po prostu przejść w taki tryb uśpienia. Nie włączałbym natomiast automatycznego oszczędzania energii, bo to jest taki tryb, że po 15 sekundach obraz na LCD zaczyna lagować. Czasami ludzie myślą, że coś się psuje. Nie psuje się. Tak ma być. To jest też sposób na oszczędzanie energii. Natomiast fotograficzny tryb czuwania załatwia tutaj sprawę. Po 30 sekundach myślę, że to będzie dobry pomysł dla Pawła. Jeżeli mamy wprowadzone tyle zmian, naciskamy teraz przycisk Back. Wszędzie palą nam się takie czerwone kółeczka, które informują nas o tym, że wprowadziliśmy zmiany, a następnie klikamy Zapisz bieżące ustawienia. Tak. Jedną rzecz, jaką Wam proponuję już tutaj zrobić, to jest edytować nazwę niestandardową. Ja nazwę sobie to ustawienie Baza. Tą bazę teraz skopiuję w ustawienie niestandardowe drugie, ustawienie niestandardowe trzecie, czwarte, piąte, aż do końca, ponieważ chciałbym, żeby ta baza była obowiązującym ustawieniem dla wszystkich. Tam już mam część roboty zrobionej. Teraz czas na to, żeby sobie dotuningować pewne ustawienia do określonych okoliczności. To moja sugestia. Jeżeli stworzyliście profil bazowy i wkopiowaliście go w 6 slotów, czyli wszędzie mamy tą samą bazę, dobrze tą pracę zapisać sobie w postaci konfiguracji bazowej w waszym telefonie. Jak to zrobić? Prosto. Uruchamiacie swój aparat. Jeżeli nie zmienialiście ustawień Bluetooth, Bluetooth jest standardowo włączony. Uruchamiacie aplikację, klikacie Backup Restore, Backup Settings from the Camera, zmieniacie sobie nazwę, na przykład na baza, ja tak nazwę tą konfigurację, Backup. Tyle. Gotowe. Macie zapisaną swoją pracę już w waszym telefonie. W przypadku jakichś problemów zawsze możecie wrócić do tego momentu. 2 kroki za nami. Mamy bazę, wkopiowaliśmy ją we wszystkie sloty, czyli mamy już ujednolicone ustawienia specjalne, a teraz wypada niestety jakoś to wszystko ponazywać, bo sami pogubicie się później przy tuningu i nie będziecie wiedzieli, w którym ustawieniu specjalnym co chcecie zmienić. Ja Wam podpowiem jedno. Zerknijcie na górny wyświetlacz, bo tutaj jest fajna sugestia. Mamy tak. C1, czyli ustawienie specjalne pierwsze. M, tryb manualny. RAW, no to wiadomo, że fotografuję w RAWie. 5500K, temperatura barwowa oraz symulacja. Akurat tutaj jest ProNegative Standard. I to są chyba te rzeczy, na których Pawłowi zależało najbardziej. Myślę, że ten górny wyświetlacz będzie w trakcie pracy w studiu dla niego dużym ułatwieniem, bo jeśli przestanie się orientować, które ustawienie specjalne jest do czego, ten wyświetlacz bardzo szybko mu to podpowie. I proponuję Wam, aby podobną konwencję nazewniczą użyć również przy budowaniu swoich nazw ustawień specjalnych. Zobaczcie, jak wygląda to u mnie. Mam C1M, czyli tryb manualny, 65K, czyli 6500 kelwinów, CC Classic Chrome. Jeżeli coś się zmienia, na przykład w C5, mam tryb A, czyli preselekcję przysłony, AWB, automatyczny wybór balansu bieli oraz PNS, co oznacza Pro Negative Standard. Wszystko jest jasne i czytelne. Można brać się za tuning. Jeżeli w trzecim kroku dobrze ponazywaliście swoje ustawienia specjalne i nie poszliście na skróty, to tuning będzie bardzo prosty. Bierzecie aparat w dłoń, wchodzicie sobie do menu Q, przytrzymujecie Q przez 3 sekundy, czytacie nazwę. Tryb M 65K Classic Chrome.
Tryb M jest taki, jak ustawiłem go dla całej bazy, więc tego nie modyfikuję. Wchodzę sobie w edycję, przechodzę od razu do Image Quality, zmieniam symulację na Classic Chrome, przechodzę sobie niżej do temperatury barwowej, zmieniam temperaturę barwową na 6500, klikam OK, klikam Back, zapisz bieżące ustawienia, zapisuję. Przejdźmy sobie jeszcze do C5, żeby pokazać Wam, jak to wygląda dalej, bo tutaj jest jedna zmiana trybu. Wchodzę sobie w edycję, zmieniam tryb z M na A, bo tak chciałem w tym przypadku, prawdopodobnie jest to profil do pracy z LEDami, więc preselekcja przysłony i dalej wlatuję do IQ, wybieram sobie tutaj w tym przypadku Pro Negative Standard oraz zmieniam temperaturę barwową na AWB, czyli automatyczny wybór. Tyle. Klikam Back. Zapisuję bieżące ustawienia. Te kroki ponawiamy dla wszystkich naszych ustawień specjalnych. Mamy to. Stworzyliśmy 6 ustawień specjalnych. 3 w trybie manualnym, 3 w trybie preselekcji przysłony. I to prawie pokrywa wszystkie wymagania Pawła. Ale on prosił jeszcze o dwie rzeczy. Chciał zmienić ustawienia klawiszy i chciał zapisywać pozycję swojego punktu ostrzenia. Więc co? Wchodzimy w tym momencie do menu. Przejdziemy sobie do pozycji AFMF i tutaj mamy taką dziwaczną opcję. Przytry A według orientacji. Włączamy, co sprawi, że pozycja autofokusa będzie zapamiętywana razem z rozmiarem punktu w zależności od tego, czy fotografujemy horyzontalnie, czy wertykalnie. Więc kolejne wymaganie jest spełnione. I następnie przytrzymujemy przycisk Display Back przez 3 sekundy. Ja wybieram FN3 i przypisuję tutaj podgląd naświetlania i balansu bieli, aby Paweł mógł sobie w trybie manualnym naciśnięciem tego przycisku podgląd wyłączyć albo włączyć. Oraz pod FN4 blokadę TTL, bo czasami niektóre wyzwalacze lubią zaspać. Jeżeli włączy się blokadę TTL, to z lampami w trybie manualnym pracuje się zwyczajnie dużo szybciej. Opisywane tutaj te ostatnie dwa parametry, czyli guziki oraz ta jedna opcja z menu AFMF, to są ustawienia globalne, ale my już wiemy, że nasze ustawienia globalne razem z naszymi ustawieniami specjalnymi lądują tutaj w naszym telefonie, bo to stanowi pełną konfigurację. Teraz czas na zapisanie tego. Uruchamiam aplikację, przechodzę w Backup Restore, Backup Settings from Camera, nazywam sobie to Studio, Backup i mamy to. A jeżeli potrzebuję w tym momencie przywrócić na przykład profil bazowy, wybieram sobie Baza, Restore i na podstawie profilu bazowego w tym momencie mogę spełnić wymagania Pawła odnośnie profilu kościelnego. Bardzo proszę, przejrzyjcie sobie te wymagania i spróbujcie w ramach zadania domowego stworzyć kolejny profil i pamiętajcie, że dostaliście w tym momencie narzędzie, które pozwala Wam przygotować się na praktycznie każdą okazję fotograficzną, każde warunki oświetleniowe, a dodatkowo możecie również dostosować ten aparat do różnych użytkowników. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Dzięki.